co się tutaj dzieje? Będą jakieś badania? Kolarzy? Dobrze, przygotowujemy się. Rower gotowy, muszę go nagrać, bo taki czysty to on jest zawsze. Tak to tu jeszcze czyta. Kilka miesięcy już przygotowujemy się do wyścigu APSA Cape Epic, który rozpocznie się 25 marca w Republice Południowej Afryki. W ten weekend przeszliśmy badania wydolnościowe, podczas których dowiedzieliśmy się, jak te przygotowania przebiegają. Poprawiliśmy po raz kolejny strefy treningowe, które będą nam służyły jeszcze dokładniejszemu trenowaniu. Przeszliśmy nawet dwa testy, test progowy do odmowy, test rampowy, także kompleksowo przebadaliśmy się. To daje nam dokładne informacje o tym, jak te przygotowania przebiegają, a od grudnia mamy już ponad 2000 km na rowerze pokonanych, pomimo różnych warunków atmosferycznych. W sumie razem z innymi aktywnościami jest to ponad 150 godzin treningów, to wliczamy treningi na siłowni. Teraz jesteśmy już w ostatniej fazie siły maksymalnej, gdzie na jednym treningu, na jednym ćwiczeniu w zasadzie przenosimy ponad tonę ciężarów, także tutaj już jakby najbardziej zaawansowane przygotowania na siłowni, bo za nieco ponad 2 tygodnie wyjeżdżamy na pierwsze zgrupowanie do Włoch, do Rimini, gdzie przez 2 tygodnie na pewno utłuczemy kolejne 2000 km i to będzie taki główny punkt, przed którym robiliśmy zarówno te badania, jak i miejsce, gdzie mamy zamiar mocno podciągnąć swoją formę przed APSA Cape Epic. Po powrocie ze zgrupowania przez tydzień odpoczniemy, organizm przyswoi to, co wytrenowaliśmy, to, co przejechaliśmy po prostu we Włoszech i po tym czasie powtórzymy badania wydolnościowe. Na pewno zmienią się nasze strefy, generowane waty i tętno, na jakie organizm reaguje na generowane waty, także to są im istotne informacje dla nas w treningach, to jak się zakwaszamy i właśnie na jakiej mocy możemy jechać. Od tego roku przygotowuje się zmiernikiem mocy, jest to najwyższa półka przygotowań, jakie można sobie zamarzyć i jakie są dostępne teraz dla kolarzy. Mniej sugeruje się tętnem, a właśnie mocą. Jest to dokładniejsze, treningi są dla mnie cięższe, przez to właśnie, że rzeczywiście moc dokładniej odwzorowuje obciążenie.